Witam w prezentacji trzeciego numeru Legend FSO od De Agostini. W tym numerze Srena 104F. W środku dla wzmocnienia mamy włożoną tekturę. Trzecim modelem w kolekcji jest Srena 104F. Model jest w kolorze białym, ma białe felgi w kołach i srebrne dekle. Ma osobną przestrzeń ładunkową i obniżoną przestrzeń pasażerską. W środku ma dwa fotele i kierownicę w kolorze niebieskim. W drzwiach kierowcy i pasażera nie ma szyby. Jest tylko trójkątna z przodu. Drzwi ma otwierane od przodu. Na przednich błotnikach i drzwiach ma srebrny pasek. Ma pojedynczą przednią szybę zaokrągloną po bokach z wycieraczkami montowanymi od spodu. Na płotnikach z przodu ma okrągłe reflektory i kierunkowskazy. Atrapę chłodnicy. Z przodu na masce ma logo FSO. Srebrny zderzak z białą tablicą z czerwonymi napisami. Z tyłu ma podwyższoną, osobną przestrzeń ładunkową. W górnej części ma okna. Po stronie kierowcy ma wlew paliwa. Ścianki z boku i z tyłu ma pofałdowane. Z tyłu ma podwójne drzwi z okienkami po środku. Okrągłe światła. Ma białą tablicę z czerwonymi napisami. Końcówkę rury wydechowej. Dach ma płaski. W podniej części ma wytłoczoną skalę i nazwę modelu. Elementy ramy. Układ wydechowy. I elementy silnika. Numer trzeci. W tym numerze Srena 104F. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy z zaproszeniem do prenumeraty i zdjęcie modelu. Przygrywka do Boston. Grupa osób, które koło południa wychodziły z restauracji na rynku Starego Miasta w Warszawie, natknęła się na dziwnie wyglądający samochód. Goście nie mogli znać polskiej Sreny, bo należeli do zagranicznej wycieczki, która zwiedzała stolice Polski. Rozmawiali ze sobą trudnym do zidentyfikowania językiem, podobnym do hiszpańskiego, być może to rumuński. Restauracja zajmowała lokal po zachodniej stronie rynku, przy ulicy Kołłątaja. W kamienicy Fryczowskiej, zwanej też Klucznikowską, Wilczkowską lub Delpaczowską. Mnogość nazw pochodziła stąd, że w rzeczywistości są to dwie kamienice zbudowane w XV i XVI wieku. Mamy zdjęcie prototypowej Sreny 104F sfotografowanej na rynku Starego Miasta w Warszawie.
Opracowany w 1968 roku samochód nie wszedł do produkcji seryjnej, stanowił jednak przyczynek do wprowadzenia towarowej wersji Posto w 1975 roku. Z kolei bliźniaczy pick-up oznaczony symbolem 104P stał się pierwowzorem rolniczych prototypów R1, R2 i R3 oraz R20, której produkcja ruszyła w 1972 roku. Mamy zdjęcie i informację, że Srena 104P została opracowana w 1968 roku, równolegle z odmianą F. W porównaniu z wersją osobową, obydwa auta miały wytłuczony do 2500 mm rozstaw osi, w osobowej wersji wynosił on 2300 mm oraz modyfikowane tylne zawieszenie. Mimo że konstruktorzy obu wersji dostawczych przyjęli słuszne założenia, wykonanie samochodów pozostawiało wiele do życzenia. Mamy zdjęcie Sreny R20 z serii 500 egzemplarzy wyprodukowanych w 1972 roku w fabryce samochodów osobowych w Warszawie. Uwagę zwraca logo FSO umieszczone na pokrywie silnika. Produkcja seryjna auta w kolejnych latach odbywała się we fabryce samochodów małolitrażowych w Bielsku-Białej. Mamy zdjęcie prototypowej Sreny R20 MUL i informację, że znakiem rozpoznawczym pojazdu dla rolnictwa miała być wyjątkowa skromność, dlatego początkowo rozważano budowę auta bez drzwi, następnie z prezentową szmatą zamiast nich. Potem podstawiono na prezentowe drzwi, ma je prototypowy egzemplarz na zdjęciu. Zwyciężył jednak zdrowy rozsądek i w seryjnie produkowanych egzemplarzach montowano zwykłe stalowe drzwi. Mamy zdjęcie i informację, że na przełomie lat 60. i 70. prowadzono intensywne prace badawcze i projektowe nad modernizacją Sreny. W 1971 roku powstał prototyp Sreny 105 noszący oznaczenia fabryczne 607 i 608. Auto wyposażono w nadwozie typu hatchback. Badania wykazały, że modernizacja przestarzałego pojazdu nie jest jednak opłacalna. Mamy zdjęcie i informację, że kuriozalne prototypy powstawały w FSO również w latach 80. Hybryda Poloneza 3D i polskiego Fiata 125 pick-up została zbudowana w 1982 roku. Niektóre źródła podają 1981 rok. Auto oczywiście nie weszło do produkcji, było efektem nieustannego poszukiwania i testowania rozwiązań, które można zastosować w seryjnie produkowanych samochodach. W 1988 roku uruchomiono produkcję FSO Poloneza II. Mamy zdjęcie i informację, że zdecydowanie najbardziej udaną wersją auta dostawczego stworzonego na bazie osobówki była Warszawa Pickup produkowana od 1958 roku. Jej ładowność wynosiła 500 kg, auto przechodziło takie same modernizacje jak odmiana osobowa. W 1961 roku zbudowano wersję o ładowności 750 kg. Mamy dane techniczne Sreny 104F. Jej wymiary, mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak silnik, drzwi, przednie zawieszenie, rama, ścianka działowa, tylne zawieszenie, tylne drzwi, skrzynia ładunkowa. Archiwum FSO 1951-1953. Mamy zdjęcie i informację, że według pierwotnych założeń fabrykę samochodów osobowych miało opuszczać rocznie 25 tysięcy pojazdów. Do końca 1951 roku zbudowano jednak 75 egzemplarzy. Większość czasu zajmowała załodze zmagania z biurokracją i usuwanie usterek, mimo że trudności pokonano, nigdy nie używano zakładanych wyników. Początkowo Warszawę montowano z elementów dostarczanych ze Związku Radzieckiego. Pierwszy złożony tylko z polskich części silnik powstał 19 września 1953 roku. Mamy zdjęcie Warszawy M20 przed Ministerstwem Komunikacji przy ulicy Chałupińskiego 4x6. Zdjęcie wykonano w 1953 roku. Widok Warszawy przed ministerialnym gmachem był częsty w latach 50. Polskie auta zastąpiły radzieckie i amerykańskie limuzyny, lecz nie wyparły ich całkowicie. Najwyższy rangą dygnitarze lubili luksus, najchętniej pochodzący z zachodu. Dlatego obok Warszawy w charakterze samochodów rządowych szybko pojawiły się brytyjskie Humbery
i niemieckie Mercedesy. Na ostatniej stronie mamy zdjęcia kilku modeli, informacje, że skala 1 do 43 i niezapomniane samochody sprzed lat. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.